Gryliński, witam Państwa bardzo serdecznie. Moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj dwie wyjątkowe osoby. Laura Bączkiewicz, nasza reprezentantka na Eurowizję Junior. Witam Cię bardzo serdecznie, Laura. Dzień dobry. I instruktor oraz opiekun Laury, Mariusz Urbaniak ze studia piosenki Estradowy Hit w Koninie. Dzień witam dobry, Cię, Mariuszu. Właśnie, emocje, wielkie emocje. Już tydzień nie minął od tego, jak zostałaś reprezentantką Polski na Eurowizję Junior. Powiedz, Lauro, jak emocje już opadły? Dotarło do Ciebie, że będziesz reprezentowała nasz kraj już za 2 miesiące? Powiedzmy, że tak, bo już powoli bierzemy się do pracy, więc no myślę, że już opadły tak naprawdę, bo już minął tak naprawdę tydzień od finału szans na sukces, więc te emocje już są o wiele mniejsze. Wiemy, że 4 osoby wzięły udział w tych eliminacjach. Ty masz już za sobą duże doświadczenie medialne, tak to nazwijmy, ponieważ występy w filmach jako osoba, która dubbinguje postacie animowane. Masz także za sobą bardzo udany występ w 5. edycji The Voice Kids. Powiedz w związku z tym, czy dużo stresu, dużo nerwów kosztował Cię ten występ? Ten w szansie na sukces? Tak. No myślę, że tak, bo zawsze moja mama mi mówiła, że gdy się ktoś stresuje, to znaczy, że mu zależy. Więc no mi chyba bardzo zależało, bo ten stres, wiadomo, jest zawsze i oczywiście był bardzo duży, ale było okej, dało się wytrzymać. To powiedzmy sobie, jak wyglądał ten finał zakulisowo, tak? Wiemy, że otrzymałaś piosenkę specjalnie napisaną dla Ciebie. Podobał Ci się ten utwór? Był to utwór trudny? Jak Ty to oceniasz? Utwór jest bardzo fajny. Mi się bardzo spodobał od samego początku. Aż się zdziwiłam. Piosenka jest bardzo fajna, energiczna i myślę, że refren wpada w ucho. I nie tylko. To teraz zapytamy Mariusza Urbaniaka. Mariusz, co czuje instruktor, który tak naprawdę prowadzi Laurę od początku, można powiedzieć, jej tej wielkiej kariery? Duma, szczęście? No ja jestem podekscytowany cały czas tym wszystkim i zastanawiam się, czym jeszcze mnie zaskoczy i gdzie jeszcze zawiodą jej drogi. No jestem na pewno dumny, ponieważ jakby tak młoda osoba, a reprezentuje sobą naprawdę wysoki poziom wykonawczy, wkłada to, co ma te swoje emocje w piosenkę, w utwory, które śpiewa. Więc mnie rozpiera duma, a z drugiej strony staram się cały czas być z tyłu i gdzieś tam wspierać, pomagać, ponieważ no, ta droga, miejmy nadzieję, że się nie skończy na tej Eurowizji, więc musimy cały czas pracować po to, żeby Laura była coraz lepsza, coraz bardziej się rozwijała, żeby za jakiś czas po prostu miała szansę spełniać swoje kolejne marzenia w tym już takim no, większym, doroślejszym świecie. Laura, jak Twoi koledzy, znajomi, najbliżsi też przyjęli ten sukces, bo wiemy, że Twoje sukcesy no, są już na porządku dziennym tak naprawdę, chociażby przez pryzmat tego The Voice Kids, ale tutaj jednak to bardzo prestiżowe wyróżnienie, że cała Polska zdecydowała, że to jednak Ty pojedziesz do Armenii. Znajomi, rodzina i najbliżsi myślę, że zareagowali bardzo dobrze. Wysyłali SMS-y, wspierali mnie, więc czułam od nich takie duże wsparcie. Wiadomo, niektórzy, których znam, no zawsze znajdzie się osoba, nie każdemu się coś musi spodobać, ale myślę, że bardzo dobrze zareagowali i bardzo mnie wspierali. Mariusz, prowadziłeś taką, można powiedzieć, kampanię troszkę na rzecz Laurę, jeśli chodzi o ten występ, bo wiemy, że decyduje jury, ale decydują przede wszystkim widzowie. No i udało się mimo wszystko też wielu Koninan, wielu mieszkańców regionu zachęcić do tego, aby ten głos właśnie na Laurę oddali. Znaczy ja pomyślałem sobie, że to jest szansa, która nie zdarzy się za pół roku, za rok, więc trzeba zrobić wszystko, żeby powiedzieć mieszkańcom Wielkopolski i nie tylko, że jest ktoś taki jak Laura, że chce spełnić swoje marzenia i że te marzenia tak naprawdę jakby w dużej mierze zależą właśnie od tego, czy widzowie obejrzą ten finał, czy wyślą tego SMS-a. No więc starałem się jak mogłem, dzięki temu, że wsparły nas różne, że tak powiem, platformy, różne media. Udało się jakby pokazać Laurę
No a reszta już, że tak powiem, zrobili ludzie, zrobili widzowie swoimi kciukami wysyłając SMS-a. No i też przecież Telewizja Wielkopolska nam bardzo tutaj pomogła w tym, mówiąc o tym, że jest Laura, że stara się, że chce spełnić swoje marzenia. I może właśnie przy tej okazji takie skromne podziękowanie przywieźliśmy dla Was. Tak, no to może Laura przekaże panu redaktorowi Witowi w podziękowaniu dla wszystkich tutaj dziennikarzy, wszystkich osób, które były zaangażowane w to, żeby pokazać Laurę, wesprzeć ją w tych marzeniach. Tak? No, udało się i to też jest wasza cegiełka. Także dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo za te słowa, bardzo miłe, ale myślę, że przede wszystkim podziękowania należą się naszym widzom, bo to państwo zdecydowali między innymi, że właśnie Laura pojedzie do Armenii. I właśnie, powiedzmy sobie, bo ten wyjazd zbliża się wielkimi krokami tak naprawdę, bo zostały zaledwie 2 miesiące i można też powiedzieć, że trwa taki wyścig, kto pierwszy ponownie stanie na Księżycu. Ale myślę, że to właśnie ty nas zabierzesz na ten Księżyc, bo o tym mówi ten utwór. Przygotowujesz już się na ten wyjazd? Jak będą wyglądały te przygotowania? No, planujemy mieć zajęcia 3 razy w tygodniu, albo chociaż 2 razy. No, myślę, że będzie dużo tych spotkań, bo no, jednak Eurowizja to nie jest konkurs, na którym jest od 1. miejsca do 3. i wyróżnienia, tylko to już jest no, poważne trochę takie. No, trzeba się tam skupić i pokazać 100% swojego talentu, z tych swoich wszystkich emocji, no bo no, reprezentuje się jednak Polskę, nasz kraj i nie chce się zawieść tego kraju. Mariusz, wiemy, że zawsze przygotowania do Eurowizji to jest taka swego rodzaju machina, bo wiemy, że choreografia, teledysk, na pewno ta piosenka jeszcze będzie ulegała jakimś modyfikacjom, może zyska nową aranżację. Właśnie jak no będziecie się w tym wszystkim odnajdywali, bo wiemy, że to też macie na wiele rzeczy wpływ, ale też mimo wszystko no, gdzieś stoi za tym organizator. Jak to będzie wyglądało? Coś wiemy już na ten temat? Znaczy tak, to jest taka machina, która przy takich wielkich przedsięwzięciach po prostu musi pracować. Te trybiki muszą sobie tam chodzić. My oczywiście jesteśmy w trakcie przygotowań. Nie możemy mówić o szczegółach, bo ma być to duża niespodzianka i oczywiście prace są i nad piosenką, i nad choreografią i tak dalej, ale to tak naprawdę wiele rzeczy jest poza nami. My mamy zadanie takie, żeby przygotować się jak najlepiej da się do tej piosenki. A reszta zostaje w rękach specjalistów i profesjonalistów, którzy będą to wszystko przygotowywać tak, żeby już w grudniu no, było show na scenie. 11 grudnia. Wiemy, że teraz mieliśmy możliwość wsparcia takiego bezpośredniego Laury, głosując chociażby za pośrednictwem SMS-ów. A jak teraz będziemy mogli ją wesprzeć? Znaczy, nie ma jeszcze takich dokładnych szczegółów. Głosować na Eurowizji. No właśnie, no biorąc pod uwagę to jakby patrząc na to, co było poprzednio, no to właśnie no, będą głosy widzów się liczyły i no, będziemy zachęcać do tego, żeby oglądali Laurę i tak samo wspierali, jak teraz wsparli, ponieważ mamy jednego reprezentanta i myślę, że będziemy robić wszystko, żeby Laura otrzymała wsparcie od widzów. Nie możesz się doczekać już tego wyjazdu? Powiem tak, nie mogę się doczekać, bo no, chciałabym poznać tych wszystkich kolejnych reprezentantów innych krajów, bo już tam ich śledziłam na internecie i bardzo ładnie śpiewają, więc no, nie mogę się doczekać, aż usłyszę ich na żywo, zobaczymy się na żywo, bo to są takie nowe doświadczenia, nowe znajomości, więc nie mogę się doczekać. Myślę, że nie tylko ty, ale my wszyscy nie możemy doczekać się tego występu, który przypomnijmy już za niewiele ponad 2 miesiące w Armenii. Także trzymamy mocno kciuki. Bardzo serdecznie gratulujemy tobie Mariusz, za to, że daliście nam ogromną radość, też łzy wzruszenia, łzy szczęścia. Z powodu tego, że to właśnie ty będziesz, nasza tutaj koniniańka będzie reprezentować Polskę na konkursie Eurowizji Junior i życzymy ci takich sukcesów, jakie osiągnęły Roxana Węgiel i Wiktoria Gabor. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Moimi gośćmi byli Laura Bączkiewicz.
i Mariusz Urbaniak. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia.